Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym zaprosić na podsumowanie lutego i zobaczcie, od razu powiem, żeby się nie przestraszyć wyników. Jest to bardzo duży pobór, ale o tym wszystkim opowiem. Opowiem też o tym, co się działo i co się będzie jeszcze działo i dlaczego taki pobór. Ale żeby zacząć od początku, to przedstawię mój budynek, żeby to było wiarygodne, tak? Więc ja mam budynek parterowy z garażem, z małą kotłownią. Ja go określam jako 100 metrów kwadratowych, około, jest troszkę mniej. Jest to budynek ocieplony, ale ja go określam jako bardzo słabo ocieplony, bo powstało bardzo dużo błędów budowlanych i teoretycznie w ścianach jest 13 cm styropianu, ale przez te błędy to jest bardzo wynik zafałszowany. I pobór tego budynku jest naprawdę duży. Można by to porównać do dobrze zrobionego budynku nieocieplonego z lat 90., tak? Ale ja będę sukcesywnie tutaj to zmieniał. U mnie dostępne są już filmiki, gdzie szukam strat ciepła. Mam tutaj pompę ciepła 7 kW zainstalowaną z klimatyzatora, która no teraz jest za mała, ale która teraz jest w trybie awarii. O tym też są moje filmiki, ale wróćmy do podsumowania, tak? No i dobrze, jesteśmy tutaj na tym podsumowaniu, ale pierw zrobię taka linia, która jest widoczna na 40 kW. To ta aplikacja Tauronu ma to do siebie, że możemy sobie tu wyciągnąć średnią. Więc taka średnia u mnie jest około 40 kW. A co na nią wpływa? Dobrze, co na tą średnią wpływa? Jak pamiętacie, ja na początku testowałem wymiennik woda-woda i w zasadzie w moim tutaj układzie centralnego ogrzewania cały czas były testy, to już od kilku miesięcy. Potem jak zrobiłem ten woda-woda, zrobiłem sobie też taki awaryjny piec w rurze do centralnego ogrzewania. Potem też go testowałem i jak opanowałem system defrostu na tamtym wymienniku woda-woda, zrobiłem takie potrójne zabezpieczenie, byłem tego pewny, że to działa, to zapiąłem docelowo wymiennik gaz-woda, bo spodziewałem się troszkę lepszych parametrów na tym wymienniku, no ale niestety ten wymiennik popracował mi tylko 3-4 dni, może tam 5, już teraz nie pamiętam, i ulega awarii. Ta awaria trwa do dzisiaj, o tym się wypowiem na sam koniec. Ale też, żeby tutaj, zobaczcie, jakie miałem już mieć, zacząłem mieć pobory mocy, bo używałem tego pieca elektrycznego, to zobaczcie tutaj, gdzie dochodziło nawet do 80 kW, to czyniłem też postępowania, żeby pożyczyć taką stację na próby i mam już taką stację i zrobiłem wymiennik wodny w beczce. Znacie to też z moich filmików, beczka, czyli jest tam zanurzony wymiennik wewnętrzny z tego mojego klimatyzatora 7 kW i podłączona stacja, no niestety nie wiem jakiej marki, też 7 kW i w tym momencie tak grzeje w domu i do tego też nawiążę, ale chciałem nawiązać tutaj do tej średniej, tak? Jeśli bym tej awarii nie miał, to zobaczcie, tą średnią mamy 40 kW i ten miesiąc luty mamy 1200 kW. A pokażę Wam miesiąc styczeń. I zobaczcie, miesiąc styczeń miałem 917 kW i poniżej tej średniej wszystko było no niżej, bo tak jak mówię, tutaj ta moja pompa pracowała, to zobaczcie, jakie były pobory 20 kW, 30, troszeczkę więcej, no do 50 dochodziło. Z tym, że chcę tutaj też powiedzieć, że to jest pobór prądu ogólny z całego budynku. Żebyście tutaj też nie brali, że to jest sama pompa ciepła z całego budynku, ale w każdym tym słupku nie jest pobór większy budynku jak 6, 8 kW, 10 maksymalnie, także 15% załóżmy niżej, czyli na przykład jak tutaj 13 mamy pobór 33 przez ogrzewanie, to wtedy odejmiemy 8, to jest gdzieś 20 kilka kilowat poboru prądu. No i tu w większości ta pompa tutaj chodziła, woda-woda, na wymienniku woda-woda i zobaczcie, tutaj potem już widać ewidentnie awarię, jak jest skok tam pod koniec miesiąca, gdzie włączyłem ten piec elektryczny, gdzie tu już przekracza tą średnią.
Odniosę się za chwilkę jeszcze do temperatury, tak? No ja sobie tutaj zawsze tak robię, takie podpunkty, średnia, omówiłem awarię, fotowoltaika i podsumowanie, ale nie dodałem tu temperatury. Więc odniosę się, zobaczcie, wrócili żeśmy tu do lutego, odniosę się do temperatury, jaka w lutym była. Temperatury w lutym tu były na początku, tu schodziły na minus, dlatego ten piec elektryczny, który tutaj działał, zobaczcie, jakie pobory tutaj były do 80 kW. I chcę wszystkim przypomnieć, że ja nie grzeję w nocy. Dlatego, że ten układ cały czas jest rozwojowy, powinien dawno być zakończony. Ja patrzę na bezpieczeństwo i chcę mieć go pod dozorem, także w nocy nie grzeję. Być może tu by można inne wykresy zrobić, jakby było w nocy grzane, a rano by nie trzeba nadganiać. Tak, ale to na razie nie jest tematem tego, do tego wrócimy. I tutaj zobaczcie potem, jak już ja mówiłem tam, że w magazynie miałem 6,5 tysiąca kW. Na te testy okazuje się, że już zużyłem prawie 5. To tu już się troszeczkę zastanowiłem w tym momencie. Zacząłem troszkę tak podpalać jakimś tam ekogroszkiem, trochę mam peletu takiego na próbę, ale to tak delikatnie tylko, żeby po prostu tak dużo tego prądu nie wykorzystywać. Tak, no i tu jakby już się trzymałem w jakimś tam ten. I zobaczcie, co się dzieje tutaj na koniec. Tutaj na koniec widzicie, że spada mi poniżej tej średniej już. Tu udało mi się załatwić, tu już zrobiłem tą pompę ciepła w beczce, ja to tak nazywam, i tu udało w tych dniach już mi się załatwić taką stację 7-kilowatową na próby, gdzie robię próby teraz tego wymiennika w beczce, tak? I tutaj zobaczcie, że już te wykresy tu spadają no, poniżej tego pieca. Jeśli sobie weźmiemy te końcowe miesiące tu do tego, no to widzimy, że gdzieś to jest dwa. Tylko, że dwa razy tutaj mniej. Tylko o co ten chodzi? Tutaj z tego pieca będzie mi bardzo źle wyliczyć COP. Ja mam poszczególne dni zapisane, nie z tego pieca, z tej beczki, bo dlatego, że to nie jest zwykły wymiennik. Ten wymiennik działa z taką histerezą dużą. Trzeba uśrednione te wyniki muszą być. To nie jest taki wymiennik, gdzie możemy ciepło, zwykły, płytowy, gdzie możemy ciepłomierz podpiąć i parametry są od razu jakby widoczne. Tu przez to, że jest oddawanie z rurki z powierzchni z aluminium do beczki 120-litrowej, to trwa, tak? Czyli tu muszą być ustabilizowane warunki, żeby podjąć jakieś ten. I teraz ja tak jakby tutaj muszę jedynym to, co tam przepływy według ciepłomierza czy czegoś trudne będą mi do oszacowania i ja będę mógł jakby takie wiarygodne wyniki zrobić na zasadzie poboru prądu i tu już na przykład to widzę tutaj, a tutaj, tak? I wtedy z tego COP sobie to wyliczyć, ale do tego to też będzie tematem jakby innego filmu, także zobaczcie tutaj, no, że tak powiem, no poległem w lutym, tak? I jakbym po prostu tu nie załatwił tego na razie tej zastępczej stacji, no to miałbym pobory na tym piecu elektrycznym straszne. A zobaczcie jeszcze tutaj, że w lutym żeśmy od połowy lutego to te temperatury już takie były w miarę dodatnie, tak? To był słaby miesiąc pod względem grzania, czyli lekko było. To te 1200, które tu jest widoczne, jak to by był taki minusowy, jak tutaj na początku, to z piecem elektrycznym byśmy spokojnie widzieli w moim wypadku domu gdzieś z 1800. Tylko mówię, ja mam słabo ocieplony dom, proszę się tutaj też do tego odnieść i o tym pamiętać. Dobrze, to mamy to i teraz Wam pokażę jeszcze. I zobaczcie, tutaj odniosę się jeszcze, bo jak wiecie, ja mam fotowoltaikę 10 kW, odniosę się do autokonsumpcji i do tej fotowoltaiki, tak? Ten wykres nam tu pokazuje, jak to się załóżmy zachowywało, tak?
jak to się zachowywało. No, no tu te dni już były bardziej słoneczne, to zobaczcie tutaj na przykład 28 miałem więcej wyprodukowane jak pobrane, ale też załóżmy, weźmy pod uwagę ten 28 dzień, może mi się go uda pokazać, może się mi go uda pokazać pojedynczo. No i zobaczcie, fajny przykład tego 28 lutego. Jest to przykładem, bo na pojedynczych dniach da się zrobić to z temperaturą. To zobaczcie, zobaczcie, jakie żeśmy tutaj mieli temperatury. Tutaj minusowe, tutaj dochodziło do zera, tutaj plusowe i znowu minusowe. I zobaczcie też, ta czerwona to jest oddana energia. Jak ona przewyższała tutaj, to wtedy jak było oddawane, to tutaj nie było poboru tych słupków. To jest logiczne, tak? A tu, gdzie na przykład było minus 3 czy minus 2, to zobaczcie, temperatura była już taka i tu nie było oddawanego, bo ta autokonsumpcja to jakby pochłaniała. Chociaż tu jest 21 godzina, to nie, to tutaj źle mówię, ale tutaj jest 15, 16. No to tutaj to widać, że no ta fotowoltaika tu jakby się z autokonsumpcją się prawie zrównywała. Tu o godzinie 15 wręcz ją przewyższała, tu o 14 tak samo. I to jest przykład takiego dobrego dnia pokazania z temperaturą, gdzie po prostu te 10 kW przy takich temperaturach troszeczkę dodatnich pozwalało i przy słońcu pozwalało po prostu zbilansować się z samej tej fotowoltaiki, tak? I tu dlatego zobaczcie, że tutaj nawet była nadwyżka, że pobór był 24, a energia oddana 29, tak? To w tym wypadku żeśmy tak mieli. No i dobrze, wróćmy do tego podsumowania lutego. Tutaj 1225 kW, tutaj mamy tą fotowoltaikę. I teraz co chcę powiedzieć? Zobaczcie, z energii oddanej było 163 nad ten, czyli autokonsumpcja była podobna. Ja dlatego tutaj mówię o tej autokonsumpcji, bo tutaj jeszcze w lutym tego słońca nie było tak dużo. To załóżmy, że tą autokonsumpcję weźmiemy na potrzeby bytowe takie budynku, czyli tam jak ja mam tutaj dwa komputery, dwójkę dzieci, plus jakieś tam prania, takie dalej, lodówka, wszystko. No to i tak by nam zostawało te 1200 kW na samo ogrzewanie. To jest bardzo dużo, ale przypominam jeszcze raz, ja miałem tutaj awarię. Dopiero te ostatnie tutaj to jest, że ta pompa ciepła chodzi, ale to jest beczka tylko. Nie z takim COP, gdzie bym się mógł spodziewać koło 3 czy ponad 3, bo w plusowych by takie COP było, bo takie miałem próby już porobione tam, że przekraczało COP. Na tym układzie teraz myślę, że będę miał COP koło 2, a może nawet jeszcze gorzej, ale jest to dużo lepiej niż COP koło 1 i muszę przetrwać do końca zimy, bo zostało mi już około 1000 kW w magazynie tylko, ale zima się już kończy, jest łagodna i dominuje słońce. Drugą sprawą taką, to będę przedstawiał to na moim filmiku, ja mam kolektory słoneczne do grzania ciepłej wody i chcę powiedzieć, że już teraz w marcu praktycznie nie korzystam z podgrzewacza do ogrzewania wody, tylko z tych kolektorów. Spadnie mi po prostu zużycie prądu też jakby tego domu, także no, no troszkę się staram zaoszczędzić. A kiedy tam ta pompa będzie, po prostu kiedy będę miał swoją stację Amber 7 kW, to nie wiem. To jest wszystko w trakcie. Wtedy będę mógł zrobić bardziej realniejsze jakieś wyniki realniejsze tego COP na tej beczce. A nawiązując tutaj do ogrzewania, to dlatego to pokazuje, że no ktoś, żeby też wiedział, kto ogląda moje filmiki, widzi tam, co się u mnie dzieje też, ale pewnie ludzie też mają podobne problemy jak ja, że wiem, że tych pomp z klimatyzatora się popsuło bardzo dużo. Będę starał się to wyjaśnić, dlaczego
I jakby tutaj widząc, na co się porywamy, ile musimy mieć energii albo ile zapłacimy. No ja, że tą fotowoltaikę mam, to jestem w lepszej sytuacji, tak? Ale też druga sprawa to jest taka, że tak jak każdemu tutaj mówię, że nie warto się poddawać, jeśli sobie żeśmy coś zaplanowali, to po prostu to zrealizujemy, tak? Czasami jest pod górę mocno, jak w moim przypadku, ale ja się tutaj nie przejmuję, bo te decyzje podejmuję samodzielnie. Wspieram się tylko jakby tutaj jakimiś takimi pomocnikami, tak? I dlatego nie mam do nikogo żalu, bo no, nie zawsze droga jest prosta, tak? I ci, co ja tak, no ja może wolę się pozytywnie rozczarować niż po prostu, że tak powiem, zdziwić, tak? I dlatego zawsze zakładam najgorszą opcję. Jak jest lepiej, to jest lepiej, ale niekiedy nawet jest gorzej niż ta najgorsza opcja, ale to też nie ma się co przejmować, tak? Czyli no takie mam tutaj podsumowanie w lutym. Nie spodziewałem się tego, patrząc na podsumowania tu moich kolegów tutaj z kanału, gdzie jakoś się tak wspieramy, to zaraz powiem na przykład. Tak jak powiedziałem, chcę tutaj przedstawić kanał takiego mojego kolegi Rafała Wróbla, który bardzo sumiennie tutaj robi podsumowania tego wszystkiego, który niedawno też zrobił podsumowanie za luty. Że tak powiem, ja ze swoją konsekwencją do tego, co tutaj Rafał pokazuje, to no jestem daleko, tak? Ale tak jak powiedziałem, ja uśredniam wszystko, tak? Bo dlaczego uśredniam? Bo dlatego, że no na temperaturę nie mamy wpływu, na słońce nie mamy wpływu i takie uśrednienia 20% to są jakby jak najbardziej w tolerancji, tak? Ale zobaczcie, on przy budynku większym jak ja, lepiej ocieplonym oczywiście, przedstawia tam wszystko. Ma 650 kWh, tak? I teraz ja wrócę do swojego. No i zobaczcie, ja wróciłem do swojego Tauronu, tam 650, budynek większy, ja 1200, budynek mniejszy, ale mówię, ja tutaj miałem awarię, a drugie to jest budynek słabo ocieplony. Zobaczcie, tak mogą być duże różnice, tak? Że tak powiem, w poborze ze względu na warunki, na ocieplenie budynku, co jest bardzo ważne, dlatego ja wprowadzam tutaj teraz takie, bo szukam tych oszczędności. Robię teraz takie filmiki, gdzie możemy znaleźć straty w budynku. Bardzo też zapraszam tam na to, to staram się to tak wytłumaczyć, jak potrafię. Także ja tu też chcę powiedzieć, że ja się tego nie wstydzę, takiego po prostu poboru. Jest to pobór realny. Także dziękuję Państwu za uwagę. To było takie moje podsumowanie i nawiązanie, z czego one wynika. Zapraszam na inne filmiki. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.